Na tym ciągniku zauważą Państwo system do precyzyjnego nawożenia pogłównego. Czołowo zamontowany jest tak zwany crop sensor o nazwie Isaria, a z tyłu jeszcze jest rozsiewacz nawozu Amazone ZAM Trophis. No i właśnie mamy, proszę Państwa, wóz transmisyjny. Bez niego byłoby nam trudno komentować, także tutaj sobie właśnie znajdziemy miejsce, z którego będziemy do Państwa za chwilę dalej mówić. Proszę Państwa, ja w tym czasie jeszcze powiem Państwu, że ten system Isaria Crop Sensor jest to nowy system firmy Klas, służący do zmiennego dawkowania azotu w uprawach roślin zbożowych. Bez względu na porę dnia i zachmurzenie mierzy stan chlorofilu w roślinach, to znaczy stan odżywienia azotowego i oblicza niezbędną bieżącą dawkę azotu, zależną od fazy rozwoju roślin, typu uprawy, poziomu oczekiwanego plonu. Dwie głowice optyczne w czterech zakresach fal świetlnych wysyłają w sposób ciągły wiązkę światła. Na podstawie ilości światła pochodzącego, pochłoniętego i odbitego system określa niezbędną dawkę azotu i steruje poprzez wielofunkcyjny komputer sterujący o nazwie Cebis z ISOBASem, rozsiewaczem Amazone w czasie rzeczywistym. No, oczywiście ten rozsiewacz dwutarczowy Amazone ZAM Trophis jest systemem dokładnego ważenia, precyzyjny, zależnie od prędkości jazdy reguluje ilość wysiewu za pomocą nowego komputera pokładowego o nazwie Amatron. Dokładne sterowanie ilością wysiewu daje równomierne nawożenie wzdłuż przejazdów, tym samym bardziej efektywne wykorzystanie nawozów. Do 36 metrów ten system pracuje. O ciągniku jeszcze dwa słowa. Powiedziałem Państwu, jaka jest moc. Udźwig tylnego podnośnika prawie 7 ton. Prędkość maksymalna 40 km na godzinę przy 1900 obrotach na minutę. Przekładnia 24x24 z hydrauliczną przekładnią nawrotną reverse ship. Kolejna, druga prezentacja. To produkt japońsko-polski, można powiedzieć, tak? Premium Trade, agregat wielozadaniowy Smok. A ciągnik Kubota M135GX. To jest, proszę Państwa, dla tych, którzy zastanawiają się nad tym, co wybrać. Czy tradycyjną uprawę gleby z użyciem pługa, albo orkową uprawę gleby. No i teraz właśnie tutaj mają Państwo w tej sprawie odpowiedź. Ten agregat wielozadaniowy właściwie rozwiewa wszystkie wątpliwości. Można tę maszynę nazwać na dobrą sprawę kombajnem, bo ona wiele zalet ma, takich jak właśnie brona talerzowa, gruber i tak dalej, i tak dalej. Zastosowanie talerzy jest bardzo istotne i zaraz to Państwu Pan Profesor Jacek Przybył opowie, bo on to studentom wykłada codziennie. Proszę Państwa, teraz możemy się już przedstawić. Komentuje dzisiejsze pokazy Pan Włodzimierz Ziętarski, znany Państwu dziennikarz sportowy, telewizyjny, motoryzacyjny. I profesor Jacek Przybył. Proszę Państwa, na dzisiaj Formuła 1 w studiu, serce rozdarte. Chłopaki mnie zastępują, a ja tutaj jak zwykle od 4 lat miłość do ciągników i maszyn rolniczych zwyciężyła. Kubota, wiedzą Państwo dobrze, co to jest za firma. To jest głównie, ja to znam z małych ciągniczków miejskich, ogrodniczych, ale okazuje się, że Kubota wyrosła na potężnego producenta wielkich, ogromnych ciągników i tu tutaj Państwo japońskie cudo macie przed sobą z agregatem wielozadaniowym Skok. Proszę Państwa, ciągnik, za chwilę jeszcze o nim powiem więcej, natomiast agregat, który tutaj już Włodek zarekomendował jako taki kombajn, no rzeczywiście kilka elementów roboczych, do przodu dwa rzędy zębów, z tyłu jeszcze dwa rzędy talerzy, takich właśnie karbowanych, jeden w drugi, jak Państwo widzicie, przechodzi, a więc sprzyja to przede wszystkim dobremu rozdrabnianiu resztek pożniwnych z racji tej gęstości śladów, a także samooczyszczaniu. A więc to talerze, za tym jeszcze mamy zgrzebło, no i później sekcje wałów, które wyrównują i zagęszczają powierzchnię pola, co sprzyja oczywiście rozwojowi, czy właśnie kiełkowaniu chwastów, a więc taki agregat, który spełnia te wszystkie nowoczesne wymogi odnośnie uprawy pożniwnej. O ciągniku jeszcze parę zdań powiemy.
Tak, proszę Państwa, a więc jeśli by tutaj coś jeszcze powiedzieć o tej uprawie drożliwnej, o takich kultywatorach, czy właściwie tak zwanych agregatach, bo to trzeba powiedzieć, że agregat potocznie nazywany gruberem przez Państwa i słusznie hasło gruber od razu przytyłuje takie narzędzia w grupie narzędzi, które są wykorzystywane do uprawy pożliwnej. Proszę Państwa, no więc teraz o ciągniku. To jest taki Rolls-Royce przygotowany do pracy na dużych areałach. Warto powiedzieć, że tak, ma automatyczną oczywiście skrzynię biegów. Kabina jest niesamowita, klimatyzowana, z radiem, z komfortowym fotelem, specjalny ergonomiczny układ dźwigni i tak dalej, i tak dalej. Niewiarygodny promień skrętu, tylko 4 metry i to bez użycia hamulca. No i biegi przełączane pod obciążeniem. No wszystko to stwarza, mają Państwo do dyspozycji wtedy ciągnik, który przy japońskiej, nieprawdopodobnej technologii jakości jest prawdziwym Rolls-Royce'em. A już trzecia nasza nowość to agregat talerzowy, kompaktowy, brodnica C3T. A więc to T to znaczy właśnie talerzowy. Firma rozszerza tym produktem swoją ofertę. Prezentowany egzemplarz jest półzawieszany o szerokości roboczej 3 metry. Jest to nowość właśnie w asortymencie POM Limited Brodnica. Produkowane są te agregaty w szerokościach do 6 metrów, zarówno w wersji zawieszanej, jak i półzawieszanej. Są możliwe też dwie wersje talerzy. Są one albo regulowane, czyli kąt natarcia, kąt pochylenia talerzy może być regulowany przez użytkownika agregatu względnie. Są to talerze na stałe. To się przekłada też na oznaczenie maszyny. Ma albo symbol TR, to wtedy talerze regulowane, albo TS, to talerze stałe. Widzieliście Państwo, jak to się nieprawdopodobnie łatwo dostosowuje do pracy i do transportu. Jeden ruch, dźwigienko, hydraulika podnosi lub opuszcza talerze. To już jest szalenie proste, a jakie funkcjonalne. POM poza tym wszystkim starszym rolnikom przypomina na pewno dawne czasy. Pamiętacie POM, który na dobrą sprawę wprowadzał nowoczesność na polską wieś, a teraz POM jest jeszcze nowocześniejszy. Jak Państwo widzicie, też w tych agregatach talerzowych, nie kompaktowych bardzo, ale jest możliwość sprzęgu dla siewnika i w tym momencie agregat z funkcji typowej, do której jest aplikowany, czyli do uprawy pożniwnej, uprawy ściernik, staje się też agregatem przygotowującym glebę do siewu, a w połączeniu z siewnikiem, tutaj też siewnik z brodnicy, kami, tworzy to agregat uprawowo-siewny. Proszę Państwa, mam dla Państwa dwie dobre wiadomości. Pierwsza to, jakbyście spojrzeli do góry, idzie słońce, będzie cieplej. A druga, że cały nasz pokaz jest ustawiony dzisiaj tak, że co wyjedzie kolejny eksponat, kolejny bohater spotkania, to będą Państwo mieli nieprawdopodobne nowości, a niektóre wręcz sensacyjne. Tak jak na przykład teraz, jeśli na przykład szukacie takiej maszyny wielofunkcyjnej, a więc do wszechstronnego zastosowania, podorywki ścierniska, przygotowania gleby przed siewem, pod głębszą podorywkę, orkę, no to to, co tu wjeżdża, to jest właśnie dla Was. Farmer to myślę znana Państwu marka. Tym razem prezentacja broni talerzowej Software o szerokości 6. Są gładkie czy uzębione, zawsze w takich agregatach występuje też wał. I w zasadzie nie powinniście Państwo kupować nigdy agregatu do uprawy ścierniska, który nie ma wału. Wał po prostu służy do tego, żeby zagęścić górną warstwę gleby po uprawie, żeby w ten sposób przyspieszyć kiełkowanie osypanych nasion chwastów czy samosiewów. Dociśnięcie tej warstwy spróchnionej do podglebia powoduje oczywiście podciąganie wody przyspieszone i lepsze kiełkowanie tych nasion. A teraz, proszę Państwa, jedziemy w drogę. To jest tak skonstruowane, żeby w transporcie nie przekraczało szerokości 3 i wysokości 4 metrów. Nawet taka broda, jeżeli ma jedną
metrów, to po złożeniu do tej transportowej szerokości jest niewiarygodnie zwinna, zwrotna, łatwa do przewożenia. A więc widzą Państwo, że teraz nagle wszystko składamy do planu i jak huzaria jedziemy do chałupy. I jeszcze może dodajmy, że też cały sukces tego rodzaju narzędzi polega na bardzo precyzyjnym zabezpieczeniu każdego talerza indywidualnie przez gumowe łożyska. Talerze są mocowane na bezobsługowych łożyskach o wydłużonej trwałości i optometria talerzy zapewnia wysokiej jakości pracy przy bardzo dobrej wydajności wymieszania pozostałości roślinnych. Nawet przy częściowym zużyciu talerze nie tracą idealnego kąta natarcia w pracy, więc są to takie bardzo przydatne informacje. A więc mają Państwo przed sobą Ursus, 102 konie mechaniczne, 4 cylinderki, układ przeniesienia napędu, chyba oczywiście napęd na 4 koła, a teraz proszę bardzo o tym, co jest z tyłu, też jest z własnej produkcji polskiej, Warfamy, czyli Ursusa teraz. Proszę Państwa, Ursus to już nie tylko teraz ciągniki, ta marka również dotyczy, jak Państwo widzicie, pozostałych narzędzi, maszyn oferowanych właśnie przez markę Ursus, więc nie tylko ciągniki. Z przodu ładowacz Tour, myślę, że Państwu też znana nazwa Tour, Tour 6, 1650 kg udźwigu na wysokość 3300 mm, czyli 3,3 metra. Konstrukcja sprawdzona, myślę, że też w swój sposób niezawodna do przeładunku materiałów o różnej konsystencji. Natomiast z tyłu rozrzutnik, ciekawa konstrukcja, ponieważ zastąpiono stal drewnem, a więc mamy tutaj dużo drewna, w ten sposób ten produkt stał się lżejszy, ale i też mniejsze naciski na glebę, same korzyści można powiedzieć. Z tyłu widzimy w tym rozrzutniku łańcuchowy przenośnik podłogowy, jeśli to myślę, że jest przy podniesionej burcie, to widać te 4 łańcuchy, a również rozrzutnik obornika to 4 pionowe bębny ślimakowe służące do dokładnego rozrzucania na szerokości roboczej. Jeszcze chciałem tylko zwrócić Waszą uwagę, drodzy Państwo, właśnie na ten rozrzutnik z tymi drewnianymi burtami. To po pierwsze wygląda szalenie estetycznie. Pamiętacie kiedyś Amerykanie takie robili drewniane samochody, miały całe burty osobowe, oczywiście takie wielkie kombiaki, one miały właśnie takie drewniane ozdobne elementy. Tym razem to będzie już 12-tonowy o symbolu N265A, jednoosiowy, adapter pionowy dwuwalcowy ślimakowy, on jest lekko pochylony w kierunku jazdy, to sprzyja dobremu rozdrobnieniu i rozrzuceniu obornika na szerokości roboczej. Jest to, tak jak tutaj poprzednio, hydrauliczna zasuwa adaptera, więc to służy temu, żeby zapewnić czystość podczas przejazdów po drogach. Taką maszyną załadowaną np. obornikiem też przenośnik podłogowy czterolańcuchowy z napędem hydraulicznym, opcjonalnie adapter tarczowy z nowym adapterem poziomem ślimakowym koła 23,1 R26, tak dla ciekawości, może kogoś to interesuje. Ciągnik. Silnik co prawda Perkinsa, ale tak stosują taką metodę wielkie wytwórnie ciągników na świecie, że bierze się z wielu firm to co najlepsze, bo jest specjalizacja na rynkach światowych. Wtedy tworzy się nową własną konstrukcję, ale tu macie Państwo odrodzonego Ursusa i wiem, że dla Was to i dla nas wszystkich jest to wielkie bardzo wydarzenie. Bardzo jak coś nie umiera albo coś się odradza i ciągle z nami jest przez lata. Dodatek polskie. Proszę Państwa, jeszcze o tym rozrzutniku dodajmy, prawda, iż adapter dwuwalcowy może zarówno obornik rozrzucać. No i Ursusa, 110 koni, Perkinsa, silnik oczywiście, bardzo dobry, mechaniczny, niezawodny, układ przeniesienia napędu. Maska, zobaczcie jak zupełnie inaczej teraz te maski ciągników wyglądają. Największe światowe firmy już w tej chwili idą właśnie w tym kierunku. W środku wiadomo co, kabina z klimatyzacją, a więc już nie straszne są nam żadnego rodzaju upały, a to wciąga z przodu 6A udźwigu, wysokość podnoszenia prawie 4 metry, a resztę to już Pan Profesor powie. Tak jak chwaliliśmy już wcześniej, pod hasłem Ursus teraz mamy różnego rodzaju rozwiązania techniczne, narzędzia, maszyny
i urządzenia. Takim urządzeniem właśnie jest ten TUR tutaj 6A, właśnie ten dodatek A oznacza, że po prostu podnosi to wyżej, bo o 30 cm w porównaniu do poprzedniej konstrukcji i bez tego A. TUR 6,3, tutaj mamy 3,6 metra. Łatwość obsługi, łatwy montaż, demontaż, hydraulika trójsekcyjna, oczywiście z joystickiem, więc taki nowoczesny bardzo już w swoim rozwiązaniu, działaniu i obsłudze trzeba ładować. Natomiast z tyłu mamy teraz nową prasę zwijającą Z594, taki ona ma symbol, to co ją wyróżnia to oczywiście tak jak to dzisiaj nowoczesne prasy mają zwijające, mają zespół tnący z tak zwanym rotorem podającym, a więc ładowaczem bębnowym, który którego palce współpracują z nożami. Oczywiście każdy nóż jest indywidualnie zabezpieczony przed uszkodzeniem. W przypadku trafienia na jakieś ciało obce wiadomo, że kamień bardzo często można podebrać podbieraczem. Komora ma budowę łańcuchowo-walcową. Podbieracz jest o szerokości 1,9 metra. A więc wysoki stopień rozdrobnienia materiału, wysoki stopień zagęszczania, tym samym bezawaryjna praca, wysoki jakości kiszonki jako tutaj cechy tego produktu można wskazać. Dodajmy, proszę Państwa, może przy okazji jeszcze, że użycie noży może zwiększyć gęstość objętościową bel no do 20%. To jest kwestia, jak ona będzie pocięta, ta zielona. Drodzy Państwo, za chwilę wjedzie urządzenie, powiem, maszyna, fabryka cała firmy Pottinger, który jest światowym liderem w segmencie przyczep samozbierających. Najnowocześniejsza technika. Państwo sobie to obejrzą, ale to, co zobaczycie pod spodem, to przychodzi wszystkie do nasze dotychczasowe wyobrażenia, ponieważ cały nieprawdopodobny układ działania tej maszyny jest w środku. Co on tam ma takiego? Jak to w ogóle funkcjonuje? Z całą pewnością będziecie zdziwieni. Popatrzcie na to toro i co on może, to właściwie na dobrą sprawę cały warsztat, cała fabryka wjechała. Dlaczego, panie profesorze? No tak, można powiedzieć, że masz rację, że warsztat, bo bywało, iż chcąc naostrzyć noże, trzeba było zdemontować to noże i udać się właśnie... Osłaniają wam teraz. Tak. Operator teraz właśnie wysunął układ tnący. Za chwilę uruchomił szarkę. Proszę Państwa, tutaj cała nowość tego rozwiązania, oryginalność na skalę patentu czy światową polega właśnie na tym, że przyczepa została wyposażona w system AutoCAD, a więc system, który zapewni automatyczne naoszczenie w czasie przejazdu, nawet z miejsca do miejsca, prawda, kolejnego miejsca pracy noży. A więc te noże rzeczywiście tutaj, jak to na tym banerze na przyczepie jest napisane, będą zawsze ostre, nie ma problemu, żeby je poddać oszczeniu. W przypadku zauważenia czy odczuwalnej już jakości cięcia można uruchomić oszczenie, oszczałka będzie wtedy automatycznie przemieszczała się przez wszystkie noże, oszcząc je do wymaganej właśnie jakości. Ten proces oszczenia oczywiście może być powtórzony w przypadku, kiedy okaże się, że jeden przejazd oszczarki po nożach jest niewystarczający, można powtórzyć. Zakres wielokrotności jest tutaj możliwy do 10 nawet. Ale to poza tym, że jest tak niewiarygodnie proste niby w gruncie rzeczy, ale wyrafinowane technologicznie, ma pewne konsekwencje również oszczędne. Redukuje zużycie paliwa o 15%, co na przykład przeliczając teraz daje nam 5 litrów paliwa mniej na godzinę pracy, ale wzrost o 15% wydajności. I teraz tak, proszę Państwa, która wynosi 300 godzin w roku, to można zaoszczędzić, uwaga, nieźle, 3000 euro rocznie. No, pamiętacie, po wojnie byli tacy faceci, co wjeżdżali na podwórka, budynek. Pamiętacie, moi młodzi, nie, ale starsi pamiętają, wjeżdżali i krzyczeli: noże, ostrze, noże, nożyczki! I miał taką napędzaną strzałkę. Jak to się, kurcze, blade wszystko zmieniło. Proszę Państwa, może się wydawać, że ten zysk jest stosunkowo niewielki, jednak... 3000 euro doradzimy dużo? Profesorze, kupa pieniędzy, no! Ja tylko chciałem zauważyć, że jednostkowy, prawda, bo 5 litrów, ale jeżeli pomnożymy właśnie to wszystko przez liczbę wykonywanych w ciągu sezonu godzin pracy, czy prawda,
hektarów, prawda, czy ilości masy, którą przerabia przyczepa, to oczywiście z tego robią się poważne oszczędności i to warto oczywiście zainwestować. Jakość cięcia jest niezmiernie istotnym elementem, jeśli chodzi właśnie o pracę przyczepy samozbierającej. Zwrócić uwagę, można po prostu ten element sobie jako opcjonalny zamówić na życzenie. No to proszę Państwa, patrzcie tam cały czas pod spód, patrzcie tam iskry lecą cały czas, on jedzie, a to się ostrzy. Ale jak oni tylko zjadą z tą ostrzałeczką, to będziecie mieli kolejne światowe zaskoczenie. Jeździmy sobie teraz po Polsce, oglądamy budowę dróg. Ciągle gdzieś tam coś nowego się buduje, a na tej budowie mamy całą masę nowoczesnych maszyn budowlanych. Jedną z nich jest właśnie Komatsu, ale kto przypuszczał, że Komatsu wejdzie także do rolnictwa? Musiało wejść do rolnictwa, dlatego że przecież to jest największy poligon w tej chwili i najbardziej ważna sprawa. Oto Komatsu wjeżdża, proszę Państwa, japoński oczywiście Komatsu, z typu szeregiem ładowarek. Jednak spotykamy się tutaj z taką bardzo ciekawą ofertą również producentów maszyn budowlanych, którzy często łączą swoje produkty w tym sensie, że oferują ich wyposażenie również przydatne dla pracy w rolnictwie. Nie inaczej jest w tym przypadku z poszeregiem ładowarek, które właśnie są dla branży rolniczej. Są to modele o symbolu WA65 do WA320. Tutaj przedstawiona, proszę Państwa, ładowarka ma symbol WA250PZ6, zamontowana łyżka o pojemności aż 3 m³, umieszczona na szybko złączu, które pozwala na łatwą i szybką zmianę na inne narzędzie robocze. W warunkach dużego zapylenia, jakie często występuje w rolnictwie, warto wyposażyć maszynę we wstępny cyklonowy filtr powietrza zastosowanego do silnika. Eliminuje to wszelkie zanieczyszczenia, a więc skuteczność tutaj działania jest podwyższona w ten sposób. Żywotność jednostki ulega znacznemu wydłużeniu. Mamy też tutaj nowatorski system Comtrax, który pomaga w bezpiecznym i wydajnym użytkowaniu wszystkich maszyn japońskiego GPS, a więc śledząc położenie maszyny zapisuje w pamięci komputera to, co się dzieje właśnie z maszyną, wszystkie parametry pracy i rodzaj wykonywanej pracy. No na to chciałbym Wam, drodzy Państwo, zwrócić uwagę, bo profesor tak po uczelnianemu przeszedł nad tym tak po prostu solidnie do przodu, ale to jest coś nieprawdopodobnego. Wyobraźcie sobie, że ten system Comtrax, on zbiera za pomocą GPS-u wszystkie informacje o tym, kiedy została włączona maszyna, ile czasu pracowała, jakie było jej obciążenie, jakie jest aktualne położenie, ile zużyła paliwa, jaki ma poziom zbiorniku paliwa i dopiero wtedy to się uruchamia, to się zaprogramowuje w pamięci i to służy do tego, żeby to wykorzystywać do normalnej, potem automatycznej pracy tego urządzenia. I co jest ważnego, że ten Comtrax, czyli ten cały system nowoczesnego sterowania jest wyposażeniem standardowym, a obsługa jego jest, proszę Państwa, bezpłatna. Tak, na polskim rynku ten system Comtrax jest standardowym wyposażeniem maszyny, a właśnie, tak powiedział Włodek, można z niego korzystać bezpłatnie. Często Państwo wiecie, że takie systemy wymagają pewnej opłacie. W tym przypadku tak akurat jest. Dajmy o oponach, może tak, że to są też specjalne opony do pracy w rolnictwie, mają odpowiedni bieżnik, a więc w ten sposób jest odpowiednia trakcja zapewniona. Oczywiście taki układ bieżników sprzyja ich samooczyszczaniu. Są też szersze, co też chroni podłoże rolnicze przed ewentualnym nadmiernym zagęszczaniem czy też powstawaniem kolejny. I proszę Państwa, teraz przechodzimy do tego, co tu powiedział Włodek już na wstępie, że to będzie tutaj dzisiaj też jeszcze więcej ciekawych rzeczy niż tylko ten pierwszy na przykład, czy kolejne przejazdy maszyn. Mamy jeszcze, proszę Państwa, bardzo premierowy pokaz firmy John Deere. Tam Państwo już widzą, ruszył kombajn, ruszył towarzyszący mu zestaw transportowy. Jest to system o nazwie Machin Sync. Jest to system synchronizacji maszyn zbierających i towarzyszących im zestawom transportowym. Jest taka tu zasada, iż lider i podążający za nim. System zaprojektowano jako optymalizację logistyki podczas eksploatacji kombajnu i ciągnika.
Ten system umożliwia wymianę danych w czasie rzeczywistym, w czasie jazdy i zapewnia operatorowi ciągnika odpowiednie informacje w celu poprawy efektywności łańcucha logistycznego. Operator może wyświetlić na monitorze ciągnika mapę przedstawiającą położenie na polu kombajnu i innych zagregowanych zespołów ciągnik przyczepa, aby umożliwić pracę lepiej zorientowaną na cel. A ten cel to oczywiście jest minimalizacja właśnie kosztów logistycznych, czyli transportu, w tym przypadku ziarna. W zależności od poziomu ziarna w zbiorniku kombajnu, system synchronizacji maszyn określa priorytety dla procesu rozładunku i wskazuje, który kombajn należy najpierw rozładować. Z kolei operator kombajnu może aktywnie wezwać ciągnik i przyczepę do rozpoczęcia podjazdu do rozładunku. I teraz właśnie podczas tego rozładunku, zgodnie z zasadą lidera i podążającego za nim, system synchronizacji maszyn pozwala operatorowi kombajnu na przejęcie prowadzenia ciągnika i przyczepy rolniczej po osiągnięciu zdefiniowanej odległości do kombajnu. Państwo zobaczą, że operator w kabinie ciągnika będzie po prostu miał ręce nad głową, nie będzie sterował ciągnikiem. Właściwie tak, no nie ma nad głową, ale rzeczywiście też nie ma rąk na sterze. Proszę Państwa, jeszcze może się zdarzyć tutaj, bo u nas takich zakrętów na polu nie ma, że gdzieś one tutaj na przykład nam odejdzie, chociaż to się nie zdarzyło, bo tam mamy proste raczej i te zakręty są dużo łagodniejsze, ale to jest... Po pierwsze służy także temu, żeby nie było żadnych strat przy przesypywaniu ziarna z kombajnu do przyczepy i żeby było to sukcesywne, żeby nie było żadnego przestoju. No tego jeszcze nie było. Informacja od kombajna idzie w chmurę, gdzieś tam do satelity. Satelita mówi, dobra, panie Jusku, pan dawaj, pan ma zaprogramowany tam swój ciągniczek. On nawet nic nie musi wiedzieć, on sobie już podjeżdżał o ten ciągnik, jak sam rusza i zasuwa do kombajnu. No muszę wam powiedzieć, że to są rzeczy już nieprawdopodobne, o czym się nawet ludziom nie śniło. Proszę Państwa, tak jest. Rzeczywiście, jak Państwo widzicie, ten system, którym teraz przejął całkowicie funkcję sterowania i obsługi kierunku ruchu ciągnika prowadzącego przyczepę. Proszę Państwa, firma John Deere ma w Niemczech Kaiser Laudern bodajże około 200 inżynierów, którzy pracują nad technologiami, które nazywamy E, prawda? To maszyny oferowane przez firmę John Deere mają z reguły w swoich nazwie, w swoim symbolu na końcu E, właśnie to znaczy, że jest to maszyna, która może współpracować w systemie technologii informacyjnych. Zasuwa po prostu, już jest to tak nowoczesne, że chyba trzeba byłoby tylko u Ciebie, Panie Profesorze, robić doktorat, żeby to obsłużyć, to całą. Jedna z Twoich młodych studentek robiła doktorat z czego? Z buraka cukrowego ostatnio. Czy robią teraz wobec tego doktorat ze sterowania satelitarnego? No to już wymagałoby chyba współpracy kilku wydziałów wyższych uczelni. I pierwszy w Europie tego urządzenia. Mają Państwo przed sobą prawdziwy europejski przebój dzisiaj tutaj w Bednarach. Proszę Państwa, tamtą siateczkę widać podwieszoną pod rynnę wysypową, która wskazuje Państwu cały czas, że idealnie ziarno musi trafić zawsze do zbiornika, czyli do w tym przypadku komory ładunkowej przyczepy. Tak to rzeczywiście, proszę Państwa, premierowy pokazy, ale z tego są znane Bednary. W Bednarach pokazujemy wiele nowości, ponieważ no, nie zawsze mogli mieć zdwojone urządzenia, tak aby starczyło i na wystawy, prawda, i na pokazy. Względnie też kwestie mobilności uniemożliwiają tutaj na wystawie niektórym maszynom wjazd, ale... Takie z budową dróg, takie z salonami, takie ze stacjami obsługi, z salonami samochodów. Bo drodzy Państwo, naprawdę nie wierzcie w to, że jest kryzys, bo on jest gdzieś tam, ale u nas jest taki pęd do przodu,